Tak więc przed przerwą wydostaliśmy się ze stadionu, w którym była ceremonia Czerwonego Księżyca, ale nagle coś nas zatrzymało. Myśmy akurat w jurcie spali, czyli w tym takim domku u góry. Teraz biegniemy zobaczyć, o co chodzi, co się wydarzyło, może to już jest granica, bo próbujemy się do Jukolandii dostać, czy Jukucji, czy jak oni nazywają tam swój kraj. Mhm. O, aż nam się gra zawiesiła. Czuję, że tu będzie gruby widok będzie. O, to jest ich święty most. No to chyba nie przejdziemy świętym mostem. No ale widzę, tu jakaś droga w bok idzie. Co za problem. Czekajcie, muszę zagadać na nich chyba. Panna Gejt widzieć? Święte stepy być przed nami. No, widzieć, tylko nie przejdziecie mostem, bo jest trochę jakby zawalony. Obudzić szamanka. Ona odpoczywać ze strusie. Ona odpoczywać ze strusie, ale... No nie do wiary. Gdzie ta szamanka? Za rzeką. Plemię być bezpieczne. To jest chyba szamanka. Jak oni robią, że te domy są takie wielkie w środku, a na zewnątrz takie małe? Panna Kate Walker. Ale mają syf. A ja łaska potrzebować odpocząć. Duchy ją bardzo ululeć. Było takie zbyt grube palenie tam było, powiem wam. Pani szamanka jest tam. Odpoczywa po rytuale, a ja dbam, by niczego jej nie brakło. A gdzie ten nasz przewodnik? Straszne, co stało się ze Święty Most! Czy to jest nasz dom, czy to jest dom tego? Przewodnika Jukolca? Nie, to nasz. Dobra. Jukole przechowali wszystko, co udało mi się wydostać ze szpitala. To przemiłe z ich strony. No dobra, te dwa przedmioty pewnie nam się przydadzą. U, jaka fizyka, widzieliście? Dobra, idę jeszcze na tyły zobaczyć, czy czegoś tam nie brakuje. Powiedzcie mi, ale tak szczerze mi powiedzcie, czy Jukole nie przypominają wam Gonia? Nic z tego. Dobra, tam nie idziemy. Idziemy do przodu. Trzeba most odbudować. Myślę, że kilka patyków. Dobra. To są w ogóle drzwi i jest ktoś w środku chyba siedzi, bo się coś dymi. Wiecie, co się robi w takich sytuacjach? Szmaty na komin zakładacie, aż ktoś nie wybiegnie. A, stary szamański ten. Technika stara szamańska. Kogo nie widać? Zasłaniamy komin, zobaczymy, kto wyskoczy ze środka. No albo się zaczadzi, to nigdy nie wiadomo. Jest ryzyko, że może się zaczadzić lekko. Patrzcie, jak tu Jukolec siedzi. A to nie ten nasz przewodnik? O kurde, mumia tu ten Hamona. No dobra, ale powiedzmy... Aha, on jest tylko złożony ten most. Ja myślałem, że on jest rozerwany.
Przecież oni, to jest ich święta ścieżka, no nie wierzę, że oni kiedyś ją wchodzili po moście. No musieli, ta święta ścieżka musiała być jakby, że tak powiem, troszeczkę... Nic. Taka, wiecie, trochę bardziej rozwinięta, nie? Ta ścieżka mogłaby być. Czekajcie, róbmy to po kolei. Chodźmy do tego Jukolca na górze, bo się okaże, że on nam coś ważnego chce powiedzieć. No, guzik zadziałał od razu. Ja, jak widzę taki guzik w tej grze, to już... O Jezu, zaraz będzie czat prąd dostarczać albo coś podobnego, ale nie. Ciekawe, czy ten motor tam stoi po to, żebyśmy mogli ten... na nim zrobić super skok śmierci wykonać. W porządku? Czy nie powinniśmy jak najszybciej przejść przez most, żeby być bezpieczni? Kate, masz święty wiedziała. Most się zawalił. No nie do końca się zawalił, tylko się złożył lekko. Czemu to jest ich święty most, skoro oni go nawet nie zbudowali? Nowy most wygląda nieźle. Przejdźmy tędy. Święty most jest zaraz obok. Aha, to był święty most. Tyle, że... budka celników. Rozumiesz, przepisy, papiery, policja. To nie dla nas. Ja... przepraszam, ale... dlaczego karawana nie może tędy przejść? Wciąż trzeba zgody strażnika. A patrząc na stan mostu, mam bardzo złe przeczucia. Kim on jest? Opiekunem świętych ziem. Wielkim mędrcem. Nie ima się go czas. Ponoć widział niezliczone migracje. Mieszka w jurcie, tam, po drugiej stronie rzeki. To właśnie on potwierdza, że błogosławieństwo duchów otrzymane w czasie świętej ceremonii rzeczywiście nam towarzyszy. Ani jeden Jukol nie przejdzie na drugi brzeg rzeki bez jego zgody. To ważne, musi tak jakiś wąsie. A co, jeśli chodzi o nie Jukoli? Ich się to nie tyczy. A dlaczego pytasz? Przejdę na drugą stronę mostu i sama zobaczę, co się dzieje ze strażnikiem. Strażnik tam, kurde. Czy jesteś pewien, że ścigający nas ludzie nie będą mogli nas złapać po drugiej stronie rzeki? To pewne. Może i są szaleni, ale nie na tyle, by naruszać granice i wywoływać skandal na międzynarodową skalę. Wyglądasz na zmartwioną. Co się stało? Nic, tylko myślę o drodze powrotnej, Kirk. O przyszłości. Jak wrócicie ze stadem do domu, skoro Olga będzie czekać tam na was z żołnierzami? Na wszystkie rzeczy jest czas. Teraz jest odpowiednia pora, aby spotkać strażnika. Czy wiesz coś może o tym nowym moście? Najstarsi mówią, że nie było go za poprzedniej migracji. Ostatnio wszystko się bardzo pozmieniało. Cała ta okolica, a nasze obyczaje trudno przyłożyć do nowej rzeczywistości. Myślisz, że dostaniemy pozwolenie, by przejść nową drogą? Trochę handlowaliśmy podczas naszej wędrówki. Być może wystarczyłoby nam pieniędzy, żeby przekupić celników na moście. Mhm. Na czym polega błogosławieństwo strażnika? Pozwala przejść tym, których uzna za godnych. Sprawdza również, czy przestrzegaliśmy tradycji, a także zasad. Okej. Sprawdzę, jak można przejść. Do zobaczenia. Dzięki za wszystko, Kate Walker. Pewnie sprawdza objętość w pasie. Szerokość, czy są odpowiednio grubi, jak na Jukola. Co to jest za kółko czerwone? Jakiś jukolski system, kurde, tu jest. Wy, czekajcie, bo ja tu chyba wpadłem. O, czekajcie, tu się coś dało zrobić. Przemokło od leżenia na zewnątrz. Ale co przemokło? Mech? Jak stąd wyjść? Dobra, moi drodzy. Czyli tak, strażnik nie wiemy, czy jest w środku. Na razie żeśmy na dół schodzili. Jeszcze raz tą lokację sprawdźmy tu na dole, bo ona może być, wiecie... może być ważna. Tutaj nic nie ma, może to trzeba odesłać z powrotem najpierw. Tu jakieś kradzione te... nie ma. Jak to znów nacisnę, to co? To odjedzie? Ten wózek?
I teraz jest pytanie, co zrobić, nie? Mi zdanie trzeba coś wsadzić i tam posłać. Grubasa małego Yukola. Dobra, idziemy na dół. Tu jeszcze coś jest, patrzcie. Tu raki się łowi. Zasilanie chyba podłączymy. Może się most wyprostuje. No i to mnie się podoba. Jest progres. Teraz bym z buta przeszedł na drugą stronę i zobaczył. Tylko że mi ten celnik pewnie wyskoczy zaraz. Ja bym tak postawił, zaryglował drzwi i zatkał komin, nie? I myślę, że to by rozwiązało sprawę celników. Motorek nie do ruszenia, myślałem, że będzie można nim na przykład przeskoczyć przez ten most, ale byłby wypas. Teraz wyskoczy koleś, powie: hola hola panna Kate. Ty tu jest typ naprawdę. Witam. Och. Witaj, panienko. Tak. O co chodzi? Towarzysze plemieniu Yukoli w ich świętej wędrówce. Co mniej więcej 20 lat przechodzą przez tę rzekę dokładnie w tym miejscu. Ale most się zerwał. Niestety nie mogą korzystać z nowych budowli bez pozwolenia ich, powiedzmy, naczelnik ta urzędu do spraw duchowości. A on mieszka po drugiej stronie. Koniecznie muszę przejść przez most, żeby z nim porozmawiać. Pozwoli mi pan przejść? Proszę? On o drugim śniadaniu myśli. Słyszałem niedawno o tych nomadach, ale w sumie jeszcze ich nie widział. Pracuję dopiero od kilku miesięcy. Cóż... Chyba musi mi pani okazać właściwe dokumenty i... Tak, no właśnie. Jakie dokumenty muszę okazać? No cóż, te co zawsze. Nic niezwykłego, jak sądzę. O ile wiem, wystarczy paszport, zielona karta, wiza, zgoda na opuszczenie kraju, książeczka szczepień i takie tam... Kwestionariusz wypełniony ręcznie w dwóch kopiach. W języku kraju docelowego, a drugie oczywiście w języku kraju pochodzenia. To co zwykle. Przysięgam, Yukole nie ruszą się z miejsca, dopóki nie wrócę. Może być pan zatem pewien, że będę z powrotem najszybciej, jak się da. Czy możemy już przestać tracić czas na te skomplikowane procedury? A kiedy już pani wróci, to co wtedy? Yukole mają świadomość, że nie posiadają odpowiednich dokumentów, więc z całą pewnością będą gotowi sowicie zapłacić za pomoc. To wynagrodzi pan wszelkie nieprzyjemności. Ale o czym panienka mówi? Tak, dużo pieniędzy. Jeśli zgodzi się pan przymknąć oko i pozwoli im przejść przez most. Cóż, zobaczymy, co powie na to mój szef, gdy zadzwonię. Chyba nie ma. Mamy tu pewne zasady. Zasada numer jeden. Mów wszystko przełożonemu. I zasada numer dwa. W razie wątpliwości zawsze stosuj zasadę numer jeden. Coś ściemnia ten koleś. Chodzi o to, żeby pan nikomu nie pisnął ani słowa. Będzie pan miał pieniądze dla siebie, co? W porządku? Teraz rozumiem. Tyle, że nie wiem, czy można mi tak zrobić.
Nie może pan nikomu o tym mówić. Proszę to przemyśleć. Z taką ilością pieniędzy będzie pan mógł zajmować się czym pan chce. A tak, dobrze, tak, cóż, dobrze, w porządku. Będzie musiała pani tylko włączyć ten młyn wodny tam na rzece. Bez tego nie da się przejść, a ja nie zejdę z posterunku. Zwłaszcza przy tak licznej grupie podróżnych. Nie mogę się stąd ruszyć. To nie będzie konieczne. Już wcześniej zadbałam o silnik. Co takiego? Ale trzeba było spytać. Cóż, wyczułam odpowiedni moment. Aha. No tak. Kurde, Boże, ile taka rozmowa może trwać, nie? Więc kiedy dokładnie chcielibyście przejść? Może teraz? Wiadomo, czy ktoś jeszcze jest po drugiej stronie? Prawdę mówiąc, nigdy tam nie byłem. Nie mam upoważnienia. To inny kraj. Kaca bardziej upośledzony niż te karłowate baryły. Nikogo nie widziałem, ale... Tego, który mieszka w jurcie? Po drugiej stronie? Tak. Jest trochę... To jest taki mój kontakt na granicy. Poznał go pan kiedyś? Cóż, nigdy nie widziałem go z bliska. Jest po drugiej stronie, prawda? A tak szczerze mówiąc, to tylko kontaktujemy się i wymieniamy zapasy, używając do tego tej tyrolki, która została po budowie nowego mostu. A stary po prostu lubi sobie golnąć. Więc od czasu do czasu wysyła mu trochę wódki. Czyli pijak. No wie panie, w ramach dobrych kontaktów sąsiedzkich oczywiście. Proszę się nie obrazić, nie brzmi pan przekonująco. Kiedy ostatni raz widział pan tu kogoś? Tak? Cóż, szczerze mówiąc, jestem tu od 6 miesięcy i nie widziałem nikogo. Żywej duszy. Nikogo. Za dużo nie mówię. Po prostu nie mam do kogo. Czasem dla zabicia czasu to sobie wędkuję. Obawiam się, że w końcu zacznę gadać z rybami. Zajebista Rozumiem. Granica. Chyba za karę go tu wysłali. Cóż, ja idę teraz na drugą stronę. Dobrze. Tak, dobrze. Czemu nie? Niech pani idzie naprzód mostu, a ja przeprowadzę panią. No ale czekaj, nie ma mostu. Aha. To taki system jest. Można utknąć na środku. I to ja mu pomacham i on mi otworzy drugą stronę, czy na jakiej zasadzie to ma działać? Przyzwoicie, powiem wam. Czuję super rozmowę merytoryczną z tym pijakiem. No jest jurta, ale rozumiem, że to jest pogranicznik, tak? Kate Walker. A ten skąd wie? Ta, która zostawiła życie za plecami. Od tej chwili ciągle biegnie i nie przestaje biec. Ale butelek. Podróżniczka, która idzie bez celu.
A wszystko dobrze? Duchy wciąż mówią mi o tobie, Kate Walker. Duchy? Czasami nas chronią, a czasem rzucają na pastwę losu. Niełatwo jest je zrozumieć. Powiedziały, że Kate Walker dołączyła do migracji Jukoli i wędruje ze strusiami. Zgadza się. A teraz Jukole potrzebują błogosławieństwa, żeby przejść i... Kroczy z tobą niebezpieczeństwo. Duchy przed tym ostrzegają. Chciałyby być wysłuchane. To prawda, jesteśmy ścigani. Więc tym bardziej potrzebujemy pańskiego pozwolenia na przejście przez most. Lecz najpierw będzie test. Duchy zawsze przeprowadzają jakiś test. I zawsze musisz dać im podarunek. Cokolwiek tylko chcesz. Byle byłaby w tym wódka. No to super. Nie wiedziałam, że duchy lubią alkohol. Wódkę będę pił ja, a wtedy duchy zanurzą się we mnie. Wprawia je to w bardzo dobry nastrój. A, no tak. Wtedy przejdziemy bez problemu. Spiryt musicie w niego wstąpi. Wypowiedzieć inkantację. Dopiero po tym będziecie gotowi do dalszej wędrówki. Co jeszcze powinnam wiedzieć o inkantacji, którą musimy zmówić? To jest modlitwa do duchów, przekazywana od wielu wieków przez szamanów. I co za modlitwa? Duchom trzeba znaków. Rozumieją języki ognia i dymu. Jest nadzieja, że Kate Walker znajdzie, co potrzebne na drugim brzegu. Wciąż są tam jeszcze ślady dawnych migracji. Duchy jednak nie zdradzą żadnych sekretów, dopóki nie dostaną swojej gorzałki. One w ogóle nie są skłonne do kompromisu, Kate Walker. Okej. W takim razie idę. Znajdę coś, czym będzie można wznieść toast za niematerialnych przyjaciół. Duchy są bardzo wrażliwe, Kate Walker. Nie lubią, jak się z nich śmiać. No, czyli musi być woda. Coś tak trzęsie ten ekran. Tak przeszukuję tutaj, czy coś jeszcze jest do zrobienia. No czekajcie, ale tu się wchodzi do tego. Nie, tu po prostu chyba trzeba mu tą wódę przysłać. Tylko nie wiem z jakiej okazji, to trzeba od tego strażnika chyba wódę wydębić, może mu ukraść. Patrzcie, i zostawimy Jukole, już jesteśmy na wielkich stepach. Żegnajcie Jukole. Nie, najpierw muszę przeprowadzić Jukoli. Jezu, mogłaś już być kurde na stepach jukolskich. No, spirytystyczny rytuał musi zostać przeprowadzony. Najgorsze jest to takie, że w tej grze właśnie takie, wiecie, przebiegacie przez most, a nagle się okaże, przebiegnięcie trwa 5 minut, a nagle się okaże, że z drugiej strony, wiecie, zapomnieliście, nie wiem, coś trzeba było podnieść, jakiś przedmiot. No i dupaj, musicie wracać, nie? I w kolejne 5 minut. Dajesz, koleś.
Co on tam patrzy na to? Na co on jeszcze czeka? O, nareszcie! To ma jakieś komunistyczne, kurde, plakaty. Motor! Co on robi? Hej, czekaj! Fuck, i uciekł. No to teraz też się sam przez ten most nie ten. Trzeba się do środka dostać. Co dalej zamknięte? No jak ja mam seans spirytystyczny przeprowadzić z tym typem? Bez szans. To nie działa. Spróbujmy czegoś innego. Nic. Moi drodzy, jak nic, trzeba tu czymś walnąć w to. Jakimś kamolem, nie? Wydaje mi się, że ten Yukol teraz po tej rozmowie z tą strażnikiem to coś nam powie ciekawego. Wieść od strażnika? Trzeba szybko przejść przez wodę, Kate Walker. Wiem, że trochę niedobrze to wygląda. Chyba, że te skrzynki z wodą są tu na dole. Wuda tak po prostu nie leży, no chyba, że... Nic. Nie. No nic, no trzeba coś znaleźć z alkoholem, koniec, kropka. Idę do tej szamanki, może już i ten bania zeszła. Jak się czujesz, Ayahuasco? Ceremonialny trans, zjeść wszystkie siły. Więc szamanka bardzo, bardzo słaba. Przepraszam, że zakłócam twój wypoczynek, ale pojawił się problem ze strażnikiem po drugiej stronie rzeki. Jak problem? Chcę napój dla duchy? Wódka zawsze dobra dla duchy. Tak. Nie znalazłabyś butelki w swoich zapasach? Nie mieć już napój. Zużyć go cały do rytuału. Nieważne, nie przejmuj się. Poradzę sobie z tym w jakiś inny sposób. Strażnik wspominał coś o modlitwie, którą trzeba zmówić, żeby plemię mogło przejść. Czy wiesz coś na ten temat? Panna Kate Walker musi zrobić sygnały zdymienie. Użyć stare maszyny przodków. Sygnały? Ayahuasca czasami używać wysoko.
No i poszła spać. I teraz normalny człowiek mówi, dobra, bo wyśpi się, jutro przejdziemy, nie? Niech rozbiją obóz. Nie, ona teraz musi sama zrobić to, za nią. Co to kurde za dziecko? Heroina. Nie wiem, co ja bym miał tu znaleźć, tak szukam, nie? Kostur ajałaski. Powiedzmy, że to jest to, co miałem znaleźć, dobra. I co, tym kosturem szybę rozbiję pewnie. To jest specjalny kosztur ajałaski do ale jeszcze z tym zagadam. Pani szamanka jest tam. Odpoczywa po rytuale, a ja dbam, by niczego jej nie brakło. Czyli musimy wódę dać, musimy sygnał zapalić i będzie git, nie? O, cegła została. No i o to właśnie mi chodziło. Wyobraźcie sobie, żebym teraz biegł i tej cegły nie znalazł, nie? Jak potoczyłaby się przyszłość naszej gry? Jak potoczyłby się ten stream? Jak potoczyłaby się sobota? Tyle pytań bez odpowiedzi. Kate Walker? Myślałem, że będzie szmatą rozbijać tą, ale ostatnio się przecięła szmatą. Szukamy wody teraz. W tym koszyku on coś chował. O, mamy. O! Co, nic tu nie ma? Może trzeba będzie bimber zaraz zrobić. Co to jest? Stos papierów urzędnika celnego. Szkoda, że najnowsze rzeczy się nie pojawiają na początku, nie wiem, trzeba zawsze wszystko przewinąć. A czekajcie, co to nie ma. Czekajcie, może tu jest. Gdzie mi się te papiery urzędnika? Stare formularze celne. Stare formularze celne. Czuję, że tym będziemy rozpalać ogień po prostu. Bez urzędnika Straży Granicznej nie mogę ściągnąć tu Yukoli, nie wracając na ich stronę mostu. No nic, później będę się tym martwić. Dobra. Papiery mam, zapałki mam, kostur mam. To teraz tylko wysłać do niego wódę i koniec.
Nie wiem, czy on się taką piersióweczką tam narąbie, żeby z duchami pogadać. To chyba trzeba grubszy temacik mu tam zapodać. Czuję, że strażnik już wie, co się zbliża. Że zbliża się wielka wędrówka, wiecie? I co, węgiel nam przysłał? No. A, węgiel, ty, to się przyda przecież do palenia. To węgiel jest? Co to jest? Jakieś siano? Torba trocin. Dobra. Po co mu trociny? No, znaczy, rozumiem, do rozpalenia, ale on wcześniej wymianę prowadził. Czyli ten mu wódę wysyłał, ten mu trociny odsyłał? Dobra. O kurde. Co tu trzeba coś wkładać i wydaje mi się, że tak, że będą trociny na dół. A nie, tu się nic nie da kłość. Trzeba chyba zablokować ten wylot. Dobra, drewno. Fak, sporo tego. Tu trzeba czegoś użyć. Moim zdaniem trzeba dać tak. Drewno. Gazetka i trociny, nie? Bez szans. Nic. Nie wiem, czy to już można podpalać, myślicie? Tu już się coś pali, tak? Tu żeśmy zatkali, więc się dym... Okej, zobaczmy, co tu się dzieje. Nic nie robi. A tu się nie dokładzie tych. No bo ja nawet żywicy nie mogę teraz położyć na tym.
Tu coś trzeba zrobić jeszcze, patrzcie. Nic z tego. Spróbujmy czegoś innego. To nie działa. Coś się nie zgadza. Niemożliwe. To nie działa. Spróbujmy czegoś innego. Okej. No dobra, powiem wam, że to leci, nie? Tu na pewno będą te. Tylko który? Lejek 4. Lejek 4, lejek 1 i lejek 3, czyli tu musi być 4. Nie, czekajcie, 3 jest. Lejek 1 i 3, czyli dwójki nie ma. Czyli 1. Tak. No bo tu jest 1, tu jest dwójka. Logiczne, to czyli tu będzie trójka. Lejek 3. I lejek 4. Nie wiem, co z tą żywicą zrobić. Muszę to zobaczyć. No, aha, bo trocin jeszcze nie nasypałem w ogóle. Myślę, trociny do szuflady, potem żywica? Zobaczymy, czy trociny do szuflady, później żywica. Tylko która? Nie, nie da się do szuflady żywicy wsadzić też. No ale to już jest postęp, no gdzieś tą żywicę będzie trzeba wpakować, ale ona nie chce nigdzie wejść. Jest już postęp, nie? Ale skąd ja miałbym wiedzieć, która żywica do którego? Widzicie, tu się nie da. Może trzeba to zablokować. I dopiero wtedy. Aha. Mamy żółtą, czerwoną i niebieską. Nie pasuje. Aha, czy on może nie pasować? Mamy czerwoną i żółtą. To chyba wszędzie musi być ta sama, czyli czerwona i żółta da, nie wiem, coś tam. Co chodzi z tymi kolorami, nie?
Czemu tu w ogóle koloru nie ma? Co to jest? Po co się to podnosi? Aha, może jak się tu żywice położy, to się do góry podnosi albo coś. Nie pasuje. Nie da się tego zamknąć. Po co się to do góry podnosi? A. Ale co to daje? Aha, że to musi być tak samo jak ten, tak? Rozumiem. Jak ta dziurka. No to jest tak samo. Może nie musi być tak samo, może dziurka ma być... A, już wiem, dobra. Czyli to musi być tak samo jak żywica. Czyli jak żywica jest tu... A, okej, okay, dobra. Okej, okay, to już czaję, o co chodzi. Dobra, to tu zróbmy to samo. Tu też jest żółta. Ale nie wiem, jakie mają mieć kolory, nie? Powiedzmy, że ta też jest żółta. Dobra, jeszcze jedną tam żywicę trzeba wcisnąć. Osobno każda żywica. Może być dla mnie osobno. Kurde, to obracanie jest tak upośledzone w tej grze. Dobra, wiecie co, to już lepiej sobie przełożyć tą żywicę ręcznie, niż ją przekręcać tamto. Może wystarczy jakikolwiek kolor. Może to nie ma znaczenia, jakie one są, czy one mają być w kolejności, czy nie. Co mi ta wielka, okrągła żywica w takim razie? Nie pasuje! Jezu, nie to chciałem kliknąć. Jeszcze coś tutaj jest. No tu będzie zwykły dym czarny i wtedy ten pewnie nie idzie. Nie, no właśnie, dlatego to trzeba zakręcić. Nie, wydaje mi się, że jest git, nie? Może zielony jeszcze powinien być.
Co myślicie o tym? No bo są dwa żółte, czerwony i ten. Chyba, że położymy ten. Może żółty z niebieskim da zielony. Nie wiem, jak tam jest w tej tablicy kolorów. Coś się nie zgadza. Nie pasuje. Nie pasuje. No nie pasuje, no nie pasuje, no. Nie wiem, nie da się go pokroić. Nie pasuje. Wiem, jak to zrobić. Trzeba go obejrzeć. I teraz dać inwentory. Rodzaj barwionej żywicy. Rodzaj barwionej żywicy. Nie da się. To nie mam pomysłu. Może pójdę do grubasa i mi powie coś. No właśnie, nie da się nożem, bo tu się nie da przedmiotu na przedmiot, jakby. Tu coś jest. Przemokło od leżenia na zewnątrz. Ale co przemokło? Ma drewno pewnie. O, tu trzeba kroić. Widzicie, jak ja na to wpadłem? No przecież w powietrzu się tego nie da zrobić. Musi być do tego specjalny pień do krojenia żywicy. Nic z tego. Co znaczy? A tu jest drugi nóż. Tamten nóż nie był dobry, teraz mam drugi nóż. Dobrze, że znalazłem ten pień, bo inaczej wszyscy Yukoli by umarli. Co myślicie, że zrobimy z tego zielony? Czy jakoś tak? Ale dobra, jedna rzecz mi nie pasuje. Co z tego, że ja to dałem razem? To się i tak nie miesza i to dalej będzie żółte, nie? Tu nie ma takiej podwójnej jakby. Musiałaby być taka jakby bardziej podwójna ta maszynka. Nie, wszystkie takie same były. Wydaje mi się, że może być tak, że trzeba z drugiej strony to zrobić. Poczekajcie. Fak, wyszedłem, niech to chciałem zrobić. Chciałem się obrócić. Któryś z nich nada się na położenie tutaj. Wiecie, o co chodzi? Gdzie ten niebieski? Ty, ja go tam zostawiłem chyba. Wydaje mi się, że tu będzie trzeba gdzieś położyć go, ale tu się na przykład nie ma w ogóle opcji, nie, żeby cokolwiek położyć. Ale że któryś z nich będzie miał opcję z tych. I będzie można tu wmiksować jeszcze jeden dym. Nie chcę ten lejek zostawić tam. Odłóż go, kurde. Inwentory.
Kurde, ale tu nie ma opcji położenia. W ogóle nie ma takiej opcji, nie? Nie mam pomysłu. Drugi ma dwa dymy. Ma dwa dymy, bo się kręcą, nie? No ale jak zrobić dwa dymy z jednego? Jakie dolne pokręty? Może tu coś trzeba zarzucić jeszcze? Nie wiem, czy zauważyliście, ale tu jest znów ten. Gra się chyba coś pobugowała, bo się przedmioty duplikują. Właśnie nie można jeden na drugim, jak to chciałem zrobić. Jak tak podniosę, to się nie da, nie? No bo myślę sobie, może gdzieś tu pod spód wsadzę. Nie, nie da się. Jak opuszczę to, też się nie da. Muszę być na tym. To nie działa. Nie no, on będzie żółty i tyle. Czy nie mogę tej ćwiartki wymieszać z resztą żywicy na drewnie, no? Ciężko, bo to drewno już jest nieaktywne, nie? Ale jeszcze jedną rzecz bym spróbował. Wezmę jedną żywicę i drugą. Tamten koleś coś gotował, może da się je połączyć ze sobą u niego w kuchni. Wiesz, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? No bo co zrobić? Tych żółtych mam więcej, nie? Więc zakładam, że żółta. A może to ma być biała, ja mam wszystko ściągnąć. Chyba, że do szamanki się wrócę i się jej zapytam, o co chodzi, nie? Aha, może kostur obejrzyj? Rzeczywiście, to jest myśl. W ogóle nie oglądałem, on może być sekretnym, kurde, kosturem. A, jest. Patrzcie. Żółte koło. Dwa niebieskie i czerwony. A, widzicie, czyli to nie chodzi o kombinację. Tylko musi być w dobrym tym. Kurde, ludzie, to jest kostur. No dobra, ale to niewiele czasu nadrabiamy, bo żeśmy tylko ten teraz rozkminiali, czy nie trzeba zielonego. Krucji, nie? Przemokły od leżenia na zewnątrz. Tu musi być czerwony. Tylko jeszcze, czy to na pewno dobry, wiecie. Resztę zrobiliśmy dobrze, ale wydaje mi się, że tak, bo one były w kolejności. Chyba, że one nie były w kolejności.
musi być niebieski. Dobra. I teraz spójrzmy jeszcze raz na kostur. Chyba, że to w ogóle na odwrót idzie. Jeden ma być taki, a na końcu ma być zakręcony, tak? To idzie dobrze. Chyba, że jest wszystko na odwrót. Wydaje mi się, że jest ok, że teraz się zrobi coś. Tylko nie wiem co. Wieść od strażnika? Ja pierdzielę. Źle to ułożyłem? Tam nie ma zielonego niby. Daj kostur na tą maszynę, będziesz miał podgląd, tak? Tak, wylazłem. Można coś takiego zrobić, jak położyć kostur na maszynie? Czerwony, niebieski... Aha! Dobra, czyli trzeba czerwony z tym zamienić. W ogóle wszystko na odwrót. Ja pierdzielę. Dobra, czyli zamieniamy tak. Żółty z czerwonym. Jeszcze w tej grze, która ma takie to sterowanie. Gdzie to było? Tu? Dobra, i teraz mamy tak, czerwony ślimak ma być, żółte kółko. Czyli kółko ma być żółte. A czerwony ma być ślimak. Żółte kółko. Ten koleś pewnie ten patrzy, ten strażnik mówi: ja pierdzielę, to ta szamanka się znów się schlała. I te dwa jeszcze trzeba zamienić na odwrót. Wyszukiwanie tych przedmiotów, to że ostatni przedmiot, który wzięliśmy do łapy, jest na ostatnim miejscu, to jest bez sensu, nie? Jest! Znaki dymne, udało się, kurde! Dobrze, szamanka ściągę zrobiła se na kiju. Kurde, taki fajny nie zrobi. Mamy święte błogosławieństwo strażnika. Dzięki, Kate Walker. W imieniu mojego plemienia. Po stokroć dzięki. Jest mały problem. Pod nieobecność celnika nie ma komu obsługiwać mostu i... Mam rozwiązanie, Kate Walker. Ktoś musi pozostać na tym brzegu, aby inni mogli przejść. I tym kimś będę właśnie ja. Nie, Oskarze. Nie ma mowy. Kate Walker, kiedy będziesz już po drugiej stronie,
Użyjemy tyrolki, dzięki której możesz przyciągnąć mnie na swoją stronę rzeki. Nie. Zróbmy na odwrót. Pomogę wam się tam przedostać, a potem sama przejadę na linię. Nie masz powodów do niepokoju, Kate Walker. I... Żołnierze! Trzeba iść! Szybko! Oskar! Oskar! Kate Walker! Trzeba pomocy! Szybko! No, podpuścili mnie z tymi lejkami. Że one miały numery, nie? Ale bez spojrzenia na Kostura to byśmy w życiu tego nie zrobili. Ustawcie się tam teraz! Szybko! Poszną rakiety w nich? Sterowania windą? Inwersja. Uruchom. Oskar! Kate Walker! Nie! Jakie emocje. Oskar, nie umie wajchy pociągnąć. Czy nie tego przypadkiem szukasz? Jezu, co za emocje. Ja jest już skończona, Kate Walker. I co, panno Walker? No dobrze. Najwyraźniej pan wygrał. Zaraz zostaną po kilka kulek i koniec. Wielkiej wędrówki będzie. Zneutralizować to krówsko! Krówsko, ale jej powiedział. No Walker, proszę spróbować odpocząć w czasie podróży. Porozmawiamy, gdy już dotrzemy na miejsce. Tak długo, jak to konieczne. Kate Walker! Bo powiem wam. Taka historia. To nie zdarza się zawsze. No i tyle. Moi drodzy, koniec. Mogę zacząć od początku albo zakończyć. Jak oceniam grę? Powiem wam, ciężko się w nią gra jako grę, nie? Jest bardzo, kurde, ciężka, bo jest źle zrobiona. Się w niej robi durne rzeczy, ale tuktuki powiem wam, tuktuki nadrobiły, nie?
No nie polecam. Ogólnie 10 pewnie innych gier znajdziecie lepszych. Chyba że ktoś jest naprawdę fanem serii i już nie ma co robić z życiem. Ale tak szczerze powiedziawszy, to gra jest tak, no nie wiem, takie 5 bym jej dał może. No ale przeszedłem, więc w sumie nie jest tak najgorzej. To znaczy, że mnie zainteresowała, nie? Mogło być gorzej. Tyle mojej opinii na ten temat.